Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie. Giełda papierów wartościowych, która paradoksalnie również jest notowana w Warszawie na giełdzie papierów wartościowych, kilka lat temu wprowadziła rynek dla nowych, małych, innowacyjnych spółek, który nazywał się New Connect i 3 lata temu zapowiedziała wprowadzenie kolejnego rynku notowań, który nazywa się Global Connect i który miał ruszyć pod koniec 2021 roku, na którym miały być notowane akcje spółek zagranicznych, przede wszystkim blue chipów. Blue chipami nazywamy największe na świecie, bardzo płynne, duże i stabilne spółki. I z okołorocznym opóźnieniem 4 listopada rynek Global Connect rusza w Warszawie. I czym on będzie? To będzie część warszawskiego parkietu, na którym notowane będą właśnie te wielkie zagraniczne firmy nazywane blue chipami. Będzie to rynek, który będzie działał w godzinach takich samych jak pozostałe parkiety giełdy warszawskiej. Będzie to rynek, w którym handlujemy w polskim złotym, mimo że handlujemy akcjami zagranicznymi. To, co jest dość ciekawe, to że handel będzie się odbywał nie kwitami depozytowymi, jak to bardzo często bywa na zagranicznych parkietach w odniesieniu do firm zlokalizowanych gdzie indziej, ale faktycznie na giełdzie warszawskiej będziemy mogli handlować prawdziwymi akcjami, które będą miały te same prawa, ten sam numer ISIN, co akcje oryginalnie notowane na głównych giełdach. Będziemy więc mogli przynajmniej w teorii uczestniczyć w walnych zgromadzeniach akcjonariuszy i będziemy mogli uczestniczyć w innych prawach, tak jak prawo do dywidendy czy innych na przykład spin-offów. Więc jest to ciekawa inicjatywa, na razie bardzo, bardzo skromna. Zapowiedzi były takie ponad rok temu, że rynek ruszy z około 30 spółkami na parkiecie. Teraz już wiemy, że będzie to 5 spółek tylko i w dodatku właściwie wszystkie będą niemieckie. Więc na razie ta dywersyfikacja jest bardzo mała i trzeba mieć nadzieję, że w przyszłości ten rynek się znacząco rozwinie. Czy to produkt finansowy, czy rynek giełdowy ma swoje uwarunkowania prawne i ekonomiczne, które wiążą się z pewnymi wadami i zaletami. I do zalet Global Connect ja osobiście i subiektywnie zaliczyłbym na przykład to, że inwestorzy w Polsce będą mogli handlować w godzinach takich samych jak rynek główny giełdy warszawskiej. Nie będą musieli czekać na jakiś późny wieczór, aby złożyć i wykonać zlecenia. I dla bardzo, bardzo małych inwestorów zaletą może być też to, że jest to rynek wyceniany w złotówce, więc nie będą musieli dokonywać przewalutowania, aby kupić akcje na przykład Siemensa, BMW, Volkswagena czy Allianza, bo to są właśnie te spółki, jeszcze łącznie z Mercedesem, to jest te 5 spółek, które 4 listopada będzie notowane na tym rynku. Notowanie w złotówce wiąże się z jakąś wygodą, natomiast trzeba pamiętać, że wiąże się też z ryzykiem, ponieważ kupowanie koncernów zagranicznych, które osiągają przychody w walutach zagranicznych, kupowanie ich za złotówkę jest oczywiście jakąś wygodą, ale jest też ryzykiem.
bardzo zbliżonym do ryzyka związanego na przykład z kredytami hipotecznymi. Jeśli zarabiamy w złotówce, to bezpieczniej jest wziąć kredyt hipoteczny w złotówce niż w walucie obcej i to samo dotyczy inwestycji zagranicznych. Koncerny sprzedające swoje produkty na całym świecie, na wszystkich kontynentach sprzedają swoje produkty we wszystkich możliwych walutach, więc one już są bardzo zdywersyfikowane, jeśli chodzi o ryzyko walutowe i powiązanie ich z powrotem ze złotówką może nie zawsze być korzystne i to trzeba uważać. Jeśli chodzi o wady, wadą na pewno rynku Global Connect jest to, że spółki notowane na tym rynku są wybierane niejako przez urzędnika, czy to urzędnika państwowego, czy urzędnika bankowego, bo banki są partnerem dla tego rynku, one będą animatorem i one będą tym uczestnikiem rynku, który będzie wprowadzał kolejne instrumenty do notowania na tym rynku, więc to jest taki projekt, który opiera się na zapewnianiu przez giełdę infrastruktury i zapewnieniu przez partnerów giełdy w postaci domów maklerskich i banków płynności na tym rynku i pewnego rodzaju usługi animacji, która tą płynność zapewni. To, co giełda chce osiągnąć, wprowadzając ten projekt, to podebranie obrotów giełdom zagranicznym, bo jednak gospodarka jest międzynarodowa, coraz więcej inwestorów inwestuje za granicą bezpośrednio za pośrednictwem lokalnych brokerów i giełda chciałaby te obroty, które i tak Polacy, te obroty i prowizje przede wszystkim od tych obrotów, które i tak Polacy w tej chwili płacą za granicą, giełda chciałaby zatrzymać dla siebie w Warszawie, więc z tego punktu widzenia jest to zacna inicjatywa. Natomiast jeśli ten projekt kiedyś będzie miał 100, 200, 300 spółek, na pewno wtedy będzie sensownym projektem dla niektórych inwestorów. Póki co, no to jest w zasadzie taki trochę test, beta test produktu. Nie wiadomo, czy ten produkt się przyjmie, czy będzie ten rynek rynkiem płynnym. Póki co warunki dla animatorów określone w regulaminie giełdy są takie, że nie zapowiadają dużej płynności na tym rynku. Tam wymagany spread utrzymywany przez animatora dochodzi do 5%, wartość zleceń w arkuszu do 30 tysięcy złotych, więc to są bardzo niewielkie kwoty i bardzo duże spready, to nie wróży dużej płynności na tym rynku póki co. Tym bardziej, że godziny notowań będą inne, więc animatorzy nie będą chcieli podejmować ryzyka arbitrażu, więc tutaj nie jestem optymistą, jeśli chodzi o obroty. Do jednego z ryzyk można też zaliczyć to, że nie są zupełnie jasne reguły rozliczania dywidend, reguły rozliczania spin-offów na tym rynku, więc standardem jest to, że jeśli kupujemy akcje zagraniczne bezpośrednio przez brokera, wiemy, że jeśli spółka, na przykład Volkswagen, wydzieli jedną z marek samochodów do osobnej firmy, która będzie osobno notowana, no to wiemy, że dostaniemy te akcje, wiemy, że będą notowane, wiemy, że będziemy je mogli przez tego samego brokera sprzedać. Na rynku Global Connect nie jest to jasne. Póki co w Q&A giełda odpowiada, że jeśli będą warunki techniczne, jeśli subdepozytariusze zagraniczni i domy maklerskie będące animatorem zapewnią taką usługę, to wtedy będzie to możliwe, jeśli nie zapewnią, to nie będzie, więc jest to taka sytuacja, ale trochę niejasna. Moim zdaniem nie powinno tak być w momencie, kiedy rozpoczynamy notowanie jakiegoś instrumentu na giełdzie. Powinno być krystalicznie jasne, jaki podatek od dywidendy zapłacimy, czy będzie możliwość ubiegania się o obniżenie tego podatku, czy będzie możliwość notowania spin-offów. Póki co nie jest to jasne, więc jest to element ryzyka. Już obecnie większość dostępnych na polskim rynku domów maklerskich oferuje inwestorom indywidualnym możliwość handlu akcjami zagranicznymi. Prowizje za tego typu usługi w ostatnich latach bardzo spadły i nie są wygórowane, są właściwie zbliżone do prowizji na rynku polskim i można nawet jedną, dwie
5 akcji Tesli, Microsoftu, Alphabeta kupić w większości polskich domów maklerskich, zazwyczaj już od kwot typu bardzo małe, kilka tysięcy złotych. Jest to operacja opłacalna, jeśli chodzi o prowizję od takiej transakcji, więc ja osobiście nie widzę dla inwestorów, którzy już handlują na giełdach zagranicznych, korzyści, które mógłby wprowadzić Global Connect. Natomiast być może jest to rynek, który zupełnie początkującym inwestorom bez żadnego kapitału pozwoli eksperymentować, uczyć się. Jeśli ktoś ma 500 tysięcy złotych do zainwestowania, może wręcz dla zabawy, to taki rynek będzie dla niego łatwiejszy, bo będzie to mógł zrobić bez wymieniania waluty w godzinach dziennych w Polsce, więc to będzie bardzo, bardzo łatwa operacja. Natomiast z punktu widzenia kogoś, kto chce zainwestować 50, 100 czy kilkaset tysięcy złotych, prawdopodobnie wciąż korzystniej będzie, czy to jeśli chodzi o prowizję, czy warunki prawno-podatkowe, tak jak dotychczas skorzystać z bezpośredniej oferty brokerów na rynkach zagranicznych. Partnerem programu była spółka M-Food SA, największy giełdowy polski producent oraz dystrybutor miodów z całego świata, a także spółka Excellence SA, największy polski producent soków i napojów notowany na warszawskiej giełdzie.